Dobra, nagrywa się. To znowu ja, socjotechnika. Socjotechnika nadodrzańska. Jadę sobie do pracy. Dzisiaj pierwszy mój dzień. Pozdrawiam Telepizzę na Kiełczowskiej we Wrocławiu. Już kiedyś dla was pracowałam. Szczególnie Ole. Jak ja to lubię sobie wyobrazić. Normalnie uwielbiam. Ja pamiętam te lasy, chyba tędy kiedyś jechałam. Właściwie nie wiem, czy to przez tą drogę, czy nie przez inną. No, ale innej nie ma. No fajnie. O, to chyba ten las był. Pamiętam, tu zalewa chyba jakoś tak. Tu zalewa, dobrze pamiętam. You belong to me. And only you can set me free. Boże, ja pamiętam, jak ja coś śpiewałam. Wtedy jeszcze się mojemu bratu chwaliłam. Antoni, pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że wszystko dobrze i że ta Magdalena cię nie zniszczyła. On miał taką Magdalenę, nie wiem nadal, czy ją ma, chyba ją ma, i ta Magdalena, no, cięta kobieta. Pozdrawiam także wszystkich, co mnie znają. Ale do jakiegoś dlaczego ja czy trudne sprawy bym nie poszła, bo ja nie lubię tego typu produkcji, rozumiesz, co się rozchodzi. Bo jest taki statysta Adam Marek, on jest nauczycielem w Siemianowicach Chrząskich i ożenił się z 15 lat młodszą od siebie uczennicą. Według mnie powinien za to wylecieć. Taka miłość jest chora, szczególnie, że ona wykorzystała tę sytuację, jak on się rozstał ze swoją dziewczyną. Rozumiesz, co się rozchodzi, taka małolata patologiczna. Żaneta. Ojej. Tak więc ja używam imienia socjotechnika, bo chcę być socjotechniką i bardzo mi to odpowiada. Szkoda, że w pociągu nie nagrywam, ale tam nic ciekawego się nie działo. Pochwalę ludziom torbą z Hannah Montaną. No wiadomo, jestem jej fanką. Że kto wie, może będę kiedyś taka jak ona. Chociaż ona podobno teraz wychodzi z mody, ta Hannah Montana, i są pani czegoś innego, na przykład teraz jest stanie z Monster coś tam. Monster High. Ale ja nie rozumiem, jakże można lubić takie potwory sobie wyobrazić. Przecież takie potwory istnieją naprawdę, bo to są mutacje genetyczne. Jak na przykład jest taka choroba jak wampiryzm, czy jakieś co innego, że człowiek nie znosi światła słonecznego i ma taki kły jak u wampira i jego żyłki są takie przenikliwe, przez skórę ma bardzo bladą skórę. O, to jest chyba Stary Otok? Nie, nie Stary Otok. To jest właśnie to, gdzie jechałam. Patrzcie ludzie, na Tomka Łurze, Stary Otok, no tutaj sobie łowią rybki i w ogóle tak pamiętam. Ja pamiętam, jak ja do mojej koleżanki Kamili pisałam na Facebooku, że ten, może sobie połowić rybki w Starym Otoku, bo moja Kamila jest oleśniczki, ale z nią nie mam kontaktu, że jej też dokuczałam, ale ona też dokuczała mi i w ogóle z Telepizzy razem pracowałyśmy, ale co tam. Pamiętam wszystko, tak. Tu zalewa. Ja sobie zaraz puszczę muzyczkę, jaką mi pasuje, bo mnie trochę to denerwuje, za co śpiewa teraz ta. Chciałam więcej polską. Zobaczymy, jak to będzie z tą muzyczką moją, czy może muzyka. Mój kolega Janusz mówił, że ja żyję tu i teraz, a ja sobie życie po prostu planuję. Dobrze, że udało mi się ująć Stary Otok. Mój brat Antoni chyba mnie nie pamięta, bo sobie od ponad roku nie mam z nim kontaktu.
szanuję decyzję Antoniego i niech on będzie szczęśliwy, tylko niech on będzie wolny i niech go Magdalena nie niszczy. Ława, tak. Poznaję, jak wjeżdżałam do tych blokowisk. Przecież tam ja widziałam, ja pamiętam ślady po powodzi, jak widziałam taki dom z powybijanymi szybami od tego, od rzeki. No ale zawsze śpiewa You belong to me, albo nie, Ben Carson to myself, forever, nie. Miasta ważne jest Ława, patrzcie jakie to ładne. Ooo, będzie widać. Może się zaopatrzę w lepszy aparat. O. Tam jest gdzieś ten dom z powybijanymi szybami. Nie ten, co tam następny. Zrobię ten dom z powybijanymi szybami. Nie, nie będzie widać. Patrzcie, jaki ładny most. Przypomina mi to mosty warszawskie na Nadodziu. Nie, nie mosty warszawskie, tylko taki most kolejowy na Nadodziu. A następny jest skuteczny. Ale szkoda, że ja nie mam nagranego tego na komórkę ten You belong to me. Bobina featuring Betsy Larkin, You belong to me. Jorn Wein, Dayhofen Remix. Tylko w Jorn Wein, Dayhofen Remix musi to być. Fajnie się to nagrywa. Ja najbardziej lubię te ołaskie rejestracje. To, a jak fajnie to brzmi. Tak, jechałam ten do Nysy i do Grosztowa. Chyba, że na Nysa tam się jedzie, to jest chyba Brzegu, ile dobrze pamiętam. Tam była Nysa, chyba. Tak, jedziesz na dwa. Tak, pamiętam. Ej, fajne drzewa. Strażaki. Oj, Januszu, nawet nie wiesz, co tracisz. Gdyby nie było, ja nie obgaduję Janusza. Thank you.
Więc ja to mówię każdemu kierowcy. Kto mnie zabierze, ze mną się nie ponudzi. Patrzcie, jaki fajny most, tylko nie wiem, jak się ta rzeczka nazywa. Wiesz może? Mam nadzieję, że także ten filmik zobaczy mój brat Antoni i zobaczy, że mam się dobrze i że jestem szczęśliwa i że tego szczęścia także mu życzę. Dobrze, wyłączę. Nie, ja chciałam. Zaraz ci zatrzymam, to popatrzę jeszcze, dobra? No, popatrzę jeszcze, no dobrze. No i już mi odlicza, że jeszcze mi zostało 49 sekund. Ale dobrze, zdążyłam wszystko sfilmować. Mogę już włączyć to? Wiesz co, no nie bardzo, bo zaczyna mi to przeszkadzać po prostu. Dobrze, dobrze, przepraszam. Ja już to wyłączę. Zaraz mi ten filmik się wyłączy i zaraz to podłączę. Wydarzę, że w drzwiach, czy nie ma klucza od auta?